Dobre spotkanie obejrzeli kibice, którzy w sobotni wieczór zasiedli na trybunach stadionu przy Świętokrzyskiej. Mimo że w spotkaniu KRO 1929 z aktualnym liderem czwartej grupy trzeciej ligi Stalą Rzeszów nie padła choćby jedna bramka, to poziom zawodów mógł zadowolić gusta najbardziej wybrednych kibiców piłki nożnej. Goście kończyli ten mecz w dziesiątkę, gdyż za drugą, a w konsekwencji czerwoną kartkę, boisko w 76. minucie meczu opuścić musiał Łukasz Mozler. Żałujemy, że nie wygraliśmy, bo mieliśmy dwie dobre sytuacje, aby wykończyć tym jedną, można powiedzieć, że do pustej bramki i zawodnik nie trafił. Czujemy niedosyt, bo mimo że graliśmy w dziesiątkę, to my dominowaliśmy i przeciwnik, byłem zdziwiony, że grał na czas jednak mimo wszystko i że ten remis zadowalał KRO. Chcieliśmy do ostatnich chwil strzelić tą bramkę, ale niestety dzisiaj się nie udało. Jeden pozytyw to taki, że nie straciliśmy bramkę, bo ostatnio tych bramek remisowaliśmy mecze i traciliśmy, a dzisiaj akurat tej bramki nie straciliśmy, więc to jest pozytyw. Zadowolony z postawy swoich podopiecznych mógł być szkoleniowiec zespołu gospodarzy. Bardzo trudne spotkanie, wiedzieliśmy, że to bardzo solidna drużyna, oparta na naprawdę zawodnikach doświadczonych i z przeszłością występów w wyższej klasie rozgrywkowej. Także no, wiedzieliśmy o mocnych stronach Stali Rzeszów, staraliśmy się wyeliminować te sytuacje i tak naprawdę no, chyba nam się to udało. Szanujemy ten punkt, wiedząc z jakim przeciwnikiem graliśmy, że nawet grając dziesiątkę, ta drużyna jest, Stali Rzeszów jest bardzo groźna. Jestem zadowolony z gry mojej drużyny. Mieliśmy swoje sytuacje też. Nie ukrywam, że też liczyliśmy tutaj na trzy punkty. Takie było nasze założenie. Ale mówię, z przebiegu całego spotkania jestem zadowolony. Powiem szczerze, że remis, tak mnie się wydaje, jest sprawiedliwy. Przed ekipą z Rzeszowa postawiony został jasny cel walki o awans w kolejnym sezonie do wyższej klasy rozgrywkowej. Cel mamy jeden. Wygrywać mecze. Jeśli drużyna będzie wygrywać mecze, to będzie ta tabela samoistnie się układać i będziemy na najwyższym miejscu. Lider najważniejszy, żeby był po sezonie, a w trakcie oczywiście może być różnie. My oczywiście chcemy mieć, już teraz chcielibyśmy mieć taką przewagę, która by pozwoliła nam spokojniej myśleć o zimie, ale na razie widzimy, że jest ogromny ścisk w czubie. Szczery w tej kwestii był także Marcin Wróbel. Bardzo bym chciał awansować. Naprawdę, i to szczerze mówię. Ale mówię, no dużo, dużo pracy przed nami. I tak jak mówię, jak ktoś z trenerów wypowiada się przed kamerą, że nie gramy o awans, no to dla mnie no to jest trener bez ambicji. No. Tak jak trener tutaj jasno stawiają sobie cele, że po prostu gramy o najwyższe. Oczywiście wygrywamy wszystkie mecze, mamy awans, ale tak jak mówię, każdy z nas trenerów marzy o tym, żeby awansować, czy z mniejszym budżetem, czy z większym budżetem. Nie takie drużyny jak z budżetem, na przykład jak KRO Ostrowiec awansowały. Także dlaczego nie? Po remisie w Ostrowcu pozostał drużynie z Podkarpacia niedosyt, bo celem meczu w Ostrowcu było zwycięstwo. To nie jest tak, że ten punkt jest jakiś słaby dla nas, ale czuję mimo wszystko niedosyt, bo chcieliśmy wygrać i liczyliśmy tutaj na te trzy punkty. Po tej serii pojedynków Stal straciła przodownictwo w tabeli, spadając na miejsce czwarte. Natomiast KRO 1929 umocnił się na 10. miejscu, mając na koncie 20 punktów. Kolejnym rywalem ekipy ze Świętokrzyskiej będzie już w najbliższy weekend zespół Chełmianki, a mecz nasi piłkarze rozegrają na wyjeździe.